Po północy powinniśmy wrócić tu, ewentualnie niżej. Gdybyśmy pojechali, zaliczyli to i pojechali do góry, jakby od strony przepływów byłby to setup zamknięty, od strony statystyki nie. Kolejny dzień, mamy poziomy. No jak widzicie, bywają takie dni jak tutaj. Żeglarze na to mówią flauta. Nie ma wiatru w żadną stronę, nigdzie rynek nie leci. No, jakby nic się nie dzieje. Nie? Do żadnego z poziomów nie doszliśmy. Być może było to trzymane przez inne poziomy, ale o tych innych poziomach pomówimy za chwilę. Po północy rynek podjechał. Jak widzicie tutaj do Sky Blue, mieliśmy jakąś tam reakcję, no ale zazwyczaj w tym czasie normalni ludzie ponoć śpią, ci mniej normalni szukają okazji, na przykład takich okazji jak tutaj. Musiałbym się bardzo przyjrzeć, no nie, nie doszliśmy, zabrakło tam pewnie z pipsa, no ale takie akcje się zdarzają, nie? Że rynek właśnie pach, zareagował. I teraz z dużym prawdopodobieństwem ta cała akcja tutaj odbyła się, zanim pojawiły się poziomy Sky Blue na ten dzień. Czyli była akcja na cenie, pojawiły nam się poziomy, tylko prawdopodobnie te poziomy się pojawiły no, zgodnie z czasem na ICM-ie, to już będzie 11, ale gdzieś tam u nas około 10. Pojawiły się poziomy, co rynek wykonał. Doszedł do X-ów, wrócił do SB i teraz bardzo ważna obserwacja, on no kurde nie wrócił w punkt, nie? Dla mnie już na bazie tych obserwacji, które mam, jeżeli rynek robi taki numer, że dochodzi do SBEX, retestuje SB, po czym ponownie mamy EX-a i rynek idzie w dół, to ten poziom bardzo często, EX niekoniecznie, ale ten poziom bardzo często będzie wisiał na dłużej. Czyli jazda do EX-a, retest na SB i jeszcze raz EX i wybicie na przykład takich dołków, z dużym prawdopodobieństwem rynek pokazuje, z jednej strony pokazuje siłę, z drugiej strony daje tym, którzy wiedzą, że mają spierdzielać za przeproszeniem, jeżeli mają pozycję na long, daje im taką szansę, tutaj raczej bym oczekiwał dojścia i tu wymiany, no ale to, że jak się rynek zachował później, jak poleciał w dół, pokazuje jaka to była siła. Jedna szansa, tak? Jedna jedyna szansa na to, żeby wyjść ze źle zajętych pozycji i spadek w dół. No to mamy ten poziom, dlatego on wisi. Co więcej, on wisi do dziś. Tak? Ten i chyba SBX też. Później zobaczymy, co się działo dalej. W kolejnych dniach tu akurat obserwujemy Australijczyka, za chwileczkę poobserwujemy też inne instrumenty. Kolejna akcja. Pierwsza reakcja na 5 pipsów. No i teraz, gdybyśmy liczyli na 5 pipsów i nie przestawiali zlecenia po wzięciu drugiej pozycji tutaj pod ten poziom Sky Blue, no to czekalibyśmy, aż by nam tutaj weszła ta pozycja, tu byśmy ją zamknęli. Przestawianie, czyli branie szybszych pozycji, tutaj take profit, no tu się akurat kłania, bo po rozliczeniu tej pozycji, no tak naprawdę, zaraz zobaczymy, Ctrl F, czy mieliśmy tutaj, tu jest 46, tu jest 51. Biorąc pod uwagę spready, to raczej byśmy tutaj tej drugiej pozycji jeszcze nie wzięli, ona weszłaby dopiero tu, czyli rozliczylibyśmy ją w tym miejscu. I teraz, jeżeli rozliczymy 1R5P, no bo umówmy się, że nie znamy prawej strony, to po rozliczeniu 1R5P rozkładamy siatkę na PDN, tyle tylko, że nie mamy już tej pozycji na pipsa przed, tylko rozkładamy 1/3, 2/3 i na EX-ie. Więc zjazd tutaj po rozliczeniu tej pozycji na 1R5P, zjazd, wzięlibyśmy pewnie pierwszą pozycję, ona tu by się rozliczyła, ponieważ PDN-a gramy do końca dnia, to mielibyśmy 1/2 pełne rozliczone w tym miejscu, i tutaj mielibyśmy kolejną okazję do zajęcia pozycji zgodnie z powrotem do nawiasów, tak? Które rozliczyłyby się w tym miejscu. Ponowne wyjście, tu raczej 1/3 byśmy nie sięgnęli, ale sięgnęlibyśmy tą 1/3 tutaj, jeśli chcielibyście jakby te pozycje rozgrywać również nam na pół godziny przed zamknięciem rynku. Zgodnie z zasadą statystyczną cena powinna się zamknąć albo pomiędzy tymi grubymi poziomami Sky Blue,
albo powinna ten poziom Sky Blue zretestować po północy. Więc gdybyście rozstawili siatkę, no to jak widać ta siatka znowu zostałaby pozbierana, no i rozliczylibyśmy to w godzinach porannych następnego dnia. Kolejny dzień. Tu mamy sytuację trochę odwrotną, bo jak tutaj mieliśmy dół, to tu mamy górę. Sky Blue na górze i Sky Blue X na górze. Spójrzcie, tak, jest tam na dole poziom, ale on jest jakby niedotykany. I teraz znowu cena, jeżeli ten poziom się pojawił wcześniej, to która to była godzina? 10.30, czyli 9.30 u nas, no jest szansa, że ten poziom już był. Więc gdyby on był, to mieliśmy tu okazję zagrać setup. Nie rozliczyłby się na 5 pipsów, to jest 49 punktów, więc ten setup by się nam nie rozliczył, nie byłoby tego odbicia. Musielibyśmy pozbierać siatkę, no i znowu, albo byśmy czekali na 5 pipsów poniżej do separatora okresów, czyli tutaj, i rozliczylibyśmy to dopiero po północy, albo to, co macie tam w prezentacji na tym slajdzie zapisane, po wzięciu drugiej pozycji przestawiamy take profit na pipsa powyżej, no i tak naprawdę w tym miejscu ten setup byłby rozliczony. Z pierwszej tutaj pewnie byłyby, więc zaraz zobaczymy zresztą, ile tutaj byłoby tych pipsów. No tu jest 10, czyli pozycja byłaby wzięta na pipsa przed, 5 pipsów i 10. Mielibyśmy 3 pozycje zamknięte na take proficie. Ta z 10 pipsami take profit, ta z 5 też take profit. No niestety na tej wziętej na pipsa przed bylibyśmy w plecy. Sumarycznie 13 pipsów do zebrania, tak? I po rozliczeniu tego setupu 1R5P rozstawiamy siatkę PDN, czyli powrót do nawiasów. 1/3, 2/3 i Sky Blue. Czyli wzięlibyśmy pewnie pozycję jedną, rozliczylibyśmy ją, cena wraca, mamy jedną pozycję, drugą, no trzeciej by nam tu nie wzięli. Znowu spadamy w dół, rozliczamy to na poziomie Sky Blue i kolejna akcja. Raz, dwa, trzy. No i widzicie zejście. Tutaj jest akurat ładne odbicie od Sky Blue X i rozliczylibyśmy to tutaj. Jest taka możliwość, żeby na przykład pozycje, które tak schodzą, więc mamy dwie pozycje, a nawet trzy, które w tym miejscu są zarobione, można je zamykać. Ja często tak robię, że jeżeli rynek schodzi i mam wątpliwości, bo tu akurat było pewnie wybicie stop lossów, mam wątpliwości, to zamykam pozycje, te, które są w zysku i otwieram w tym samym miejscu na przykład połowę, licząc na to, że będzie cofka. Jeżeli nie będzie cofki, no to dojechalibyśmy tutaj, rozliczyliby to na tej proficie, a jeżeli jest okazja, no to na cofce można dobrać. W tej chwili to tak naprawdę jest teoretyzowanie, bo nie zawsze siedzę przed wykresem, nie zawsze obserwuję akurat dany instrument, ale jeżeli widzę, bo na przykład jeżeli ostatnio gram dużo na złocie i widzę takie opcje, że rynek schodzi, wybija jakieś stopy i mam poziom do zrobienia, ale rynek mi zawraca, to zamykam to, co w zysku, licząc na to, że będę miał możliwość dobrania kolejnych pozycji. No i dzień, jak widzicie, zamknięty zgodnie z zasadami. Tutaj było pewnie do zebrania w sumie 40-50 pipsów na jednym instrumencie, grając tylko i wyłącznie pod poziom Sky Blue. Kolejna sytuacja, kolejny dzień. Dzień mniej więcej, cena była tutaj, mamy poziomy Sky Blue. Co się dzieje? Dochodzimy do naszego poziomu, mamy pierwszą reakcję na 5 pipsów. No tu pewnie tak na oko było spokojnie 5 pipsów, więc była wzięta druga pozycja. Tu byśmy ją zamknęli. Rozkładamy PDN-a, czyli powrót do nawiasów. Na PDN-ie na pewno byśmy wzięli tutaj pierwszą pozycję z take profitem 5-pipsowym. Teraz zobaczymy, czy byłaby tu sposobność wziąć drugą pozycję. Tak, 5-8, no to tutaj akurat na Australijczyku wzięlibyśmy drugą i też byśmy ją zamknęli w tym miejscu. Rozłożylibyśmy pewnie kolejnego PDN-a już z take profitem powyżej, ale zauważcie, że już nie było okazji tego dnia. Co cena zrobiła? Zjechała na dół i tu rozegraliśmy pierwszą reakcję na 5 pipsów. Dla pewności ją zmierzę. Tak, 67 punktów, spokojnie 5 pipsów by tutaj było do zdjęcia. I po rozliczeniu, po tej proficie tego setupu, mielibyśmy setup PDM, czyli powrót do nawiasów tutaj. Też oczywiście rozliczony. I później co cena zrobiła? No cena pojechała nam dalej, zbierając całą siatkę schematu PDN, powrót do nawiasów, która została rozliczona
godzinach nocnych dnia kolejnego. Setup zamknięty.